scenariusza prawdziwa historia o dążeniu do celu. Jak się nazywa? Tadeusz? Wojciech. Tak. Sławny aktor już usłyszał i wysłał mieszkance krótki e-mail. Ogromne emocje, które po prostu tak rżyłem, że nie mogłem się uspokoić. Pełny wdzięczności za zaangażowanie organizatorów i mieszkańców Bielska Białej aktor na wstępie wytłumaczył fascynację kultowym polskim samochodem. Wielu marzy o Fiat 124. Kiedy chodziłem po Budapeszcie, widziałem wiele takich samochodów. Robiłem sobie z nimi zdjęcia. Żartowałem, że... Dobra, już wystarczy. Kupię, ale tak naprawdę chciałem być blisko tego auta. Chciałem przybyć w naszą klasę. No dobra, już. Zaraz. A co dobra? Rób, rób, rób. Tak jak ty robisz. No, no ile? Ludziom na głowy włazi, żeby z nim no. Cię zrobić.